No witam, witam na kanale Francesco. No dzisiaj taki odcineczek troszeczkę po zimie, po okresie zimowym. Chciałem zaprezentować oczywiście ciągnik Zetorka 7245, jak wiecie dokładnie z kanału mojego, jak wygląda w chwili obecnej. No został zamontowany Orbitrol w czasie tym między sezonami, a więc tutaj jest siłowniczek już podpięty. Przewody oczywiście idą do kolumny kierowniczej. Także tyle z takich technicznych nowości. Orbitrol jest, no kierownica fajnie leciutko chodzi, także to jest na pewno na duży plus. No i co chciałem jeszcze powiedzieć tutaj odnośnie obecnego stanu Zetora. Zamówiłem przednie błotniki oczywiście metalowe, będę je musiał lakierować, no ale już razem z mocowaniami, także tutaj bez problemu będzie można zamocować. Także fajnie to na pewno będzie z błotnikami pod kolor Zetora wyglądać. Chciałbym jeszcze pokazać środek oczywiście, bo środek pytał użytkownik Seburo, chciał zobaczyć wnętrze kabiny, także no tutaj oczywiście po uprawach już przed sianiem, jutro będzie siane. Już jutro będzie siew owsa, także tutaj troszeczkę brudny Zetor, za co przepraszam, no ale wiadomo, to jest pojazd rolniczy, także obecnie tak wygląda. Już pokazuję kabinkę, jutro będzie siany owiec, tak jak mówię, już jest uprawione, także tutaj pokazuję oczywiście wnętrze. Jeszcze będę tutaj lakierował drzwi, bo tutaj już na jesień nie zdążyłem z drzwiami. Tu jest oryginalny lakier na drzwiach, ale będę jeszcze to lakierował, bo nie są razem z kabiną. No wiadomo, jest troszeczkę przybrudzony Zetor, ale no niestety tutaj praca wrze w okresie tutaj marzec. Kwiecień, już siewy, już się wszystko zaczęło. Także moi kochani, tak to wygląda. Tutaj półeczka była założona, jest radyjko Oritron, także no tutaj nie ma po prostu jakiejś tam lipy, że tak powiem, troszkę żartując. Kanały, wszystko jest super, głośniki z tyłu są. Także tak wygląda kabina. Wiadomo, tutaj jeszcze podbitkę muszę jakąś, albo zamówimy, albo coś, bo też ciężko kupić. No, tak jest wylakierowane, wiadomo, jest zrobione top, ale nie ma pod sufitki. Także troszeczkę goło, ale jest wszystko wylakierowane, co było robione w tamtym roku, jak wiecie z kanału. No i tutaj są kupione te poszycia już oryginalne, udało się kupić, no ale obecnie jeszcze nie założone. No i tyle na dzisiaj, dzięki za obecność, tak wygląda.